ze studia Voice House, seria podcastów Travel in Brief, napędzana przez Flixbus. Etna i Stromboli, dwa ikoniczne wulkany Sycylii, widowiskowo dają o sobie znać. Etna wyrzuca ze szczytu fontanny rozgrzanej lawy, a chmury popiołu unoszą się nad wyspą. Ten niezwykły spektakl można zobaczyć na tysiącach filmów w social media. Wulkanolodzy z Katani czujnie monitorują sytuację. Mieszkańcy wyspy, pełni szacunku dla mammy Etny, śledzą rozwój wydarzeń. Pamiętają o sile wulkanu, która w przeszłości wiele razy dawała o sobie znać. Bądźcie uważni w podróży, nie tylko po Sycylii. Północna Europa staje się coraz częstszym kierunkiem wakacyjnym. Dlaczego? Bo mamy dość upałów. Szefowie biur podróży mówią, że ekstremalna pogoda może nas przepędzić w chłodniejsze miejsca. Nie chcemy na wakacjach uprawiać turystyki klimatycznej albo skakać z cienia do cienia. Powstał nawet nowy termin na to zjawisko – cooltation. Biura podróży widzą coraz większe zainteresowanie chłodną północną Europą, gdzie plaże też potrafią zachwycić. Szwecja, Norwegia, Finlandia. Co jeszcze mówią trendy? Że przesuniemy sobie wakacje na przedsezon i posezon, żeby zobaczyć ukochane miejsca bez piekielnego upału w szczycie sezonu. Barcelona, miasto ze świetnymi budynkami, historią, klimatem, atmosferą, stoi na rozdrożu. Mieszkańcy coraz głośniej protestują przeciwko masowej turystyce, która, choć daje pieniądze, niesie ze sobą także szereg negatywnych konsekwencji. Wzrost cen, zatłoczone ulice i problemy z infrastrukturą to tylko niektóre z bolączek, z jakimi mierzą się Barcelończycy. Mieszkańcy domagają się ograniczeń w turystyce, żeby chronić lokalną społeczność przed nadmierną liczbą odwiedzających. Na razie akcje Barcelończyków to oblewanie turystów wodą z plastikowych pistoletów. Mało miłe. Czas na Flixbus i wyjazdy po sąsiedzku. Dziś odwiedzamy Słowację, na początek Bratysława. Rozpoczynamy naszą podróż od spektakularnej wieży UFO, skąd rozciąga się niesamowity widok na miasto i Dunaj, jakby prosto z kosmosu. Kolejny punkt na trasie to Zamek Bratysławski, który urzeka swoją historią i zachwyca pięknymi ogrodami. Spacerujemy po malowniczych uliczkach Starego Miasta, pełnych urokliwych kawiarni, zabytkowych budynków i tętniących życiem placów. Słowacki Teatr Narodowy to miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić. Dla jego pięknych wnętrz, dla widowiskowych spektakli. Wizytę w Bratysławie kończymy przy niebieskim kościółku zachwycającym swoim secesyjnym stylem. A może Koszyce? Koszyce witają nas swoją gotycką perłą, katedrą świętej Elżbiety, największą świątynią tego typu na Słowacji. Następnie Pałac Jakuba, który w swoich murach mieści także Muzeum Wschodniosłowackie. W Galerii Sopko czeka sztuka współczesna. Wieczór przy śpiewającej fontannie, gdzie magiczną atmosferę tworzą letnie pokazy muzyczno-wodne. Ważna uwaga, szanowni pasażerowie, pamiętajcie, że kupując bilet u kierowcy, zawsze zachowajcie go na czas jazdy. To także ubezpieczenie na czas podróży. W razie jakichś niespodziewanych zdarzeń, wypadek, opóźnienie, bilet umożliwia uzyskanie odszkodowania i pokrycie kosztów medycznych. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo i komfort. Liczba tygodnia 159. Tyle kilometrów liczy nowy szlak turystyczny Pagarin Route. Prowadzi z Nicei na francuskiej rivierze do włoskiego miasta Cuneo. Trasa rozpoczyna się na plaży Plage de Ponchette, gdzie średniowieczni handlarze solą przywozili swój towar małymi łodziami. Szlak odtwarza ich trudną podróż przez malownicze krajobrazy i surowe górskie przełęcze. Dzięki dedykowanej aplikacji wędrowcy mogą śledzić trasę i odkrywać punkty orientacyjne, noclegi czy restauracje. To było Travel in Brief od Voice House i Flixbus. Jeżeli masz, a wierzę, że tak, swoje ulubione kierunki, może właśnie słuchasz tego podcastu na wakacjach, a może to być inspiracja dla innych, daj znak w komentarzu na YouTube, Spotify i Apple Podcasts.